Przepraszam, nie zauważyłam was, wy skradli moje małe skrapki. Ja tu tylko na chwilę, bo zostałam przysłana przez Wojtaza, nie? Żeby przyciągnąć trochę ludzi do obejrzenia tego filmu. Nie, nie, głuptasie, nie o tym miałaś mówić. Chodzi o to, kochani, że wpadam tu tylko na chwilę i chcę wam powiedzieć, że zapraszam was na kolejny odcinek Przygód z Barbie. O Jezu, cycek mi się obsunął. Przepraszam. Jak głupia taka. O Jezu, jak mi fryzura tutaj. Bujna fryzura, jak bujne myśli. Brudne myśli, wy też macie czasem brudne myśli? Jeżeli macie brudne myśli, to rada jest tylko jedna. Wypierzcie je w perwolu. Ja taka zabawna. Jeżeli pod tym odcinkiem nie będzie 3000, minimum, słuchajcie, minimum 3000 łapeczek w dupeczek. Normalnie mam takie nieczyste myśli. Chyba użyję odkurzacza, żeby je oczyścić. W każdym razie, ziomeczki, jeżeli nie będzie 3000 łapek w górę, to kończymy z serią Barbie. Naprawdę. W ogóle widzicie moją bluzeczkę? Świeżo po spaniu założyłam. A nie, chyba nawet w niej spałam. Moje paznokietki się złamią zaraz od tego machania. Dobra, 3000 łapek w górę ma być. Trochę udostępnień na Facebookach znajomych, jeżeli się wam spodoba ten odcinek, który zaraz zobaczycie. Ja się żegnam z wami. Idę sobie zrobić manikir, pedikir, żeby mieć gładką cerę leśniącą jak dupa niemowlaka. A ja was zostawiam z tym świrem, Boże, świrem, bo to inaczej nie można powiedzieć, jaki on jest po prostu taki świrnięty, że to psusa, psusa. 3000 łapek w górę i udostępnionka, pa 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 pa, pa 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 pa. Hej, jak się macie? Z tej strony Wojtas, witam was w kolejnym drugim odcinku. Z gry Barbie, szkolne tajemnice. Zamknąć rej tutaj, kiedy władca przemawia, halo! W każdym razie widziałem, że wam się bardzo spodobał pierwszy odcinek Barbie, szkolne pamiętniki, więc szkolna tajemnica, gówno, żygam tęczą. Spotkaj się z muzykami i ich przyjaciółmi. Zacznij od Toda. Który to Tod? Tu jesteś, Todzi. Todzi Kenobi, chodź tu do mnie, mój kochany. Wstawaj, jak do ciebie mówię. Trochę respektu. Na rejonie. Możesz przyjrzeć się do kamery i powiedzieć, kto wygra bitwę zespołów i dlaczego? Dokładnie. Jestem Todd, bóg gitary w hrabim Joe Cooley. I to my wygramy, bo ja zawsze wygrywam. Pewny siebie, skurwiel. Okej, dobra, zapytajmy go. Twój ulubiony przedmiot? Czego możesz uczyć w szkole? Impreza z pizzą. Woohoo! Teraz spotkaj się z Colem, z chłopakiem, w którym kocha się Courtney. Cole? Słyszałem, że jakaś Courtney ma na ciebie oko, chodź tu do mnie. Czy na potrzeby dokumentacji bitwy zespołów przedstawisz się do kamery i powiesz, która kapela wygra i dlaczego? Jestem Cole, gram w kapeli Time Out Boy. Time Out Boy. Ale gdybym miał głosować, to pewnie głosowałbym na siebie. O ty! Mamy tutaj do czynienia z typem narcyzmu. Narcyzm nieładnie. Nie, zaraz ci go wybiję z głowy jakimś dowcipem. Co to jest medycyna? Jest to nauka, która pomaga choremu znaleźć się na tamtym świecie. Stój, bo zaraz zacznę się śmiać. Daj mi jakieś informacje, baby. Ćwiczyłam przed wyścigiem na mile, robiąc okrążenia po markecie. Wiem, to jak survival dla najsprawniejszych, albo coś w tym stylu. Co ty do mnie powiedziałeś? Survival? Jakieś angielskie słowo? Angielskie słowo, nie wiem, czy on mnie obraził w tym momencie, czy nie? Spotkaj się z Raquel, przywódczynią populacji. Gdzie jesteś, Raquel? Mam na ciebie ochotę, Raquel. Czy to ty jesteś Raquel? Nie, ty jesteś... Ty jesteś Down! Mamy tutaj do czynienia z Downem, a tu mamy Raquel. Hej, możesz przedstawić się do kamery i powiedzieć, kto wygra bitwę zespołów i dlaczego? Dokładnie. Witajcie, ludzie! Cześć! Ale ja jestem Raquel i uważam, że wygra Todd, bo to mój chłopak. Dobrze! I wszystkie psiapsiły będą głosować na niego. Gówno! Więcej informacji. Na lekcjach w laboratorium analizujemy jakieś odpadki.
Nie wystarczy chyba powiedzieć, że to samo, co zdrapujesz z buta. To mądre. Szkoda, że o tym nie pomyślałam. Ale mi jej dojechałaś, Barbie! Gdzie astronauta jada spaghetti? Na talerzu satelity! Ha! Wow, Barbie! To chyba pierwszy raz, kiedy śmieję się z tobą, a nie z ciebie! Te dowcipy są zajebiste w tej grze. Mamo, te dowcipy są zajebiste! Ściągaj, Barbie! Jak to już przeszłaś? Porozmawiać z Regan. Gdzie jest Regan? Dlaczego ja z wszystkimi muszę rozmawiać? Co ja jestem psychiatrą? Co ja jestem psychologiem? Mi by się przydał psycholog albo psychiatra od razu. Jaki normalny człowiek gra w Barbie? I to jeszcze przy 30-stopniowym upale, który grzeje mi w kabanos. Co? Gdzie jest gdzie jest Regan? Halo, Regan, Oregon, Oregano, halo! Namaluj dla mnie. Regan, stój tu, Regan! Być popularną. Czy na potrzeby dokumentacji... Taki ma nos jak kartofel! O Jezu, przepraszam. Wszystkie osoby, które mają nos jak kartofel, przepraszam. Nie jestem kapeli, więc nie wiem tak naprawdę. Ale Raquel chce, żeby wszyscy głosowali na Toda. Widzę, że tutaj Todzik wygra na stówę. Podejrzane. Opowiedzmy więc dowcip, kolejny suchar mistrza. Dlaczego życie na Ziemi jest takie kosztowne? Bo w koszty te wliczony jest bilet dookoła Słońca. O, to mi się podobało. Powiedz to jeszcze raz. Może nie mów jeszcze raz. Ja pierdolę. Dobra, możemy cię zapytać. Wyobraź sobie podsumowanie roku. Co pragniesz zapamiętać najbardziej? Lody waniliowe w kulkach. Tak! Uwielbiam. Albo inne lody. Na patykach, albo patykiem. Co? To powiedziało lewe oko do prawego? Tak między nami to coś tam śmierdzi. Żenada. Uwaga wszyscy! Tak bardzo się cieszę, że weźmiecie udział w najciekawszej w historii bitwie zespołów. Zwycięzca konkursu weźmie udział. Też się cieszę, że biorę udział w sceny, więc nauczę was, jak budować scenę, ale w pierwszej kolejności. Jest! Będziemy grać w Minecraft! Posprzątaj salę prób, układając pudła na swoich miejscach. Jej! Będziemy układać pudła na swoich miejscach, to jak klocki na swoich miejscach w Minecraft! Gdzie jest sala prób? Tu jest sala prób, naprzeciwko! Dziwko, jest sala prób! Dzięki za pomoc, Barbie! Jeśli chcemy tutaj zbudować scenę, to możemy wykorzystać te pudła. Aby oczyścić obszar, pchnij kolorowe pudła w otwory o odpowiednich barwach. Spróbuj teraz, użyj klawiszy ze strzałkami, by podejść do fioletowego pudła. Jestem daltonistą! Okej, tak więc, jeżeli jesteśmy daltonistą... Nie no, żartuję, ziomeczki, nie jestem daltonistą. Dobra. Zacznijmy może od zielonego. W ogóle mamy tutaj prędkość ślimaka, prawda? Jesteśmy, prawda, ze ślimaczonym kubicą. Dobra, no przenieś je. Come on, bitch! Nie, naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, żeby Barbie przesunęła pudło. Super! Teraz naciśnij inną strzałkę, aby Barbie się wyprostowała. Wiesz już, jak przesuwać pudła. Bierz się do pracy i umieść je wszystkie na polach o odpowiednich barwach. Powodzenia! Ile zabawy! Pchaj to! Pchaj to, jakbyś miała pchać rodzeństwo, znaczy rodzenie. Co? Do dzieła, Herkulesie! Jesteśmy tacy stylni! O Jezu, no pchaj to! No nie, gdzie na żółte tam się wpierniczasz? Co ty daltonistą jesteś? Boże, nie wiedziałem, że przesuwanie pudełek zajmie tyle czasu! No cofnij się, dziewczyno! Dziewczyno! Stop! No naciskam A, S, W! No pchaj to, kurwa! Stój! Prawie gotowy, moja mama! Jeszcze tylko pieldyriald innych pudeł i jesteśmy w domu! Mi rosły mięśnie na mięśniach. Niewiarygodne! Czuję się, jakby mi rosły mięśnie na mięśniach. Czucie się, jakby ci rosły mięśnie na mięśniach jest takie, jakbyś jadła kotleta z kotletem. Niektórzy lubią dwa kotlety na przykład. Porozmawiajmy o sile dziewcząt. Porozmawiajmy o dupie Marynie! No stój, żeś tam! Szajza!
Jeszcze tylko czerwony kwadrat. Proszę państwa, jeszcze tylko czerwony kwadrat. Nie, jeszcze tylko czerwony i fioletowy kwadrat. Szajsa! Stój, że malina, gdzie ciągniesz tak? Znaczy pchasz. No nie, gdzie leżesz? Gdzie leżesz tam, macioro? Zaraz nie walnę na zawał albo na... zawał, to... To będzie dobrze. No stój! Szajsa! Ogniwo i mamy to za sobą, proszę państwa, mamy to za sobą. Mamy to za sobą. No gdzie? Za mocno Barbie teraz popchnęła się. Stop, stop! Jest! Bravissimo! Doskonale, Barbie. Chyba masz w sobie siłę byka. Mam nadzieję, że nim nie pachnę. Dobra, pomożesz nam naprawić tę pachnie scenę? Pachnie czym innym. Jeśli chcesz czegoś naprawdę cudnego, w bibliotece znajdziesz kilka książek na temat wystrojów. Panna Dewey pomoże ci je znaleźć. Świetnie. Dziękuję za podpowiedź, pani Baez. Pójdę do biblioteki i poszukam jednej z tych książek. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Kaj, tu jest wyjście! Gdzie jest wyjście? Wejście na scenę, a gdzie jest wyjście nie na scenę? Halo! Boże święty, ziomeczki. Ziomeczki, zapiszmy tutaj grę, okej? Okay? Zapiszmy tutaj grę. Ja coraz bardziej się zastanawiam, ziomale, co się dzieje z moim życiem, dlaczego gram w tą grę? I dlaczego, co najgorsze, najgorsze jest w tym wszystkim to, dlaczego to wam się ta gra podoba? Boże święty! Co jest z wami nie tak? W każdym razie, ziomeczki, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, dajcie kciuka w górę. Minimum 3000 kciuków w górę na następny odcinek z Barbie. Damy radę? Ja myślę, że damy radę, inaczej pani Ania nie będzie zadowolona. Ja też nie będę zadowolony. Jeżeli wam się to spodobało, jeszcze raz, dajcie kciuka w górę, udostępnijcie gdzieś na Facebookach i innych rzeczach znajomym po prostu, no, żeby widzieli, że takie gry jak Barbie istnieją i są dla prawdziwych mężczyzn. Okej, okay. Ja się z wami żegnam i pamiętajcie, nie siedźcie zbyt długo w domu, bo będzie wam walić na mózg i będziecie grać w takie gry jak Barbie. No, ja się z wami żegnam jeszcze raz, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił do was Wojtas, adios muchachos, Buenos Aires, Barbie Girlos, amen. Amen. Dzięki, że oglądaliście, strzała.